Hej, dzisiaj rozmawiamy z Mateuszem, który jest satanistą duchowym. Cześć Mateuszu. Cześć. I chcieliśmy zacząć od takich podstaw, to znaczy opowiedz nam proszę, czym ogólnie jest satanizm, ponieważ mam wrażenie, że też jest dużo nieporozumień na tym polu wśród, że tak powiem, popularnej opinii, oraz czym konkretnie jest satanizm duchowy. No właśnie, może przy okazji uda się trochę zdementować po prostu kilka plotek takich z naszego punktu widzenia, z mojego przynajmniej, takiego trochę niesłusznego, gdzie stawia się po prostu satanizm w takim trochę złym świetle. Ja na to patrzę troszeczkę inaczej od dłuższego czasu. No dobrze, tak nie rozgadując się, odpowiadając na twoje pytanie, czym jest satanizm? Jest to ogólnie rzecz biorąc nawiązanie do różnie rozumianego szatana, bo każdy szatana widzi czymś innym. Różnie na ten temat patrzą na przykład chrześcijanie, katolicy, różni ateiści tak samo, którzy w ogóle no, jakby negują, zaprzeczają istnieniu tego. Jednakże jakby tą energię, jakby tą taką, nazwijmy to sobie, satanistyczną, jest czuć, mi się wydaje, po prostu nawet kiedy ja byłem kiedyś ateistą, wyczuwałem taką energię po prostu, powiedzmy, potocznie mówiąc, dobra i zła, tak, że coś takiego się odbywa w świecie. No i tak sobie badałem po prostu, czy ma to coś wspólnego właśnie z takimi mocami, czy one mogą istnieć, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie rola człowieka, że człowiek jest sam jakby powodem jakby tego, co się dzieje w życiu, że istnieje takie dobro i zło i tak dalej. Natomiast satanizm ogólnie patrzy na dobro i zło zupełnie trochę inaczej. Mhm. Zacznę może takiej postaci demona, nazywa się Baphomet, nie wiem czy może kojarzysz, templariusze go czcili, była to postać z głową kozła, tak, z kopytami, z piersiami kobiecymi i ramionami mężczyzny i do tego jeszcze miał skrzydła boskie. No i właśnie jak się zagłębić dalej w tą postać, w tego demona właśnie Baphometa, to on tak naprawdę symbolizuje nam taki dualizm dobra i zła. Gdzie tam jest pokazane, że jesteśmy po części wszyscy jakby ludźmi, ale i zwierzętami. Wszyscy powinniśmy jakby traktować, jakby takiego biologicznego punktu widzenia, tak? Każdy się zgodzi. Ale chodzi ogólnie o to właśnie pojęcie dobra i zła, że wszyscy po części w sobie trochę dobra i trochę zła. Taką mroczną naturę i taką jakby no, swobodną, chętną do czynienia dobra, tak? I głównie chodzi w satanizmie o to, żeby człowiek po prostu miał jakby pojęcie na temat, jakby znał samego siebie, pojęcie na temat tego, że wszyscy jesteśmy po części dobrzy, po części źli, żeby nie kategoryzować ludzi, że jedni są całkowicie źli, jedni są tylko dobrzy i zazwyczaj odbywa się to tak, że to my jesteśmy dobrzy, a oni to są źli, tak? Często tak się po prostu mówi, tak się to ukształtowało. A satanizm jest takim raczej taką wprowadza taki dojrzalszy jakby po moim odczuciu punkty spojrzenia na to, że jesteśmy w stanie po prostu spojrzeć na innych ludzi jak na siebie i dostrzegamy, że wszyscy tak naprawdę mamy w sobie coś dobrego i coś złego. Okej, okay, wiesz co, to tak... No to zachodziłem, może tematu bardziej poleciałem w dobro i zło, ogólnie czym to może, satanizm, wiesz co, może właśnie. Tak, zanim przejdziemy do tego satanizmu duchowego konkretnie już, nie, to pozwól, że się odniosę, dobra, do tego, bo być może coś źle zrozumiałem, być może ja coś źle przeczytałem też, więc popraw mnie, jeżeli bym coś nie tak. Natomiast no tak, to co powiedziałeś teraz na temat dostrzegania tego, że każdy z nas jest... Znaczy, ja bym to ujął zdolny do zła i zdolny do dobra, to nie jest stricte satanistyczna perspektywa, to jest, ja bym powiedział, że taka perspektywa religii abrahamicznych nawet bym powiedział, prawda? Nacisk na upadłą naturę człowieka i na to, że każdy jest zdolny do zła i że ten podział między dobrem i złem jest wewnątrz człowieka, a nie między ludźmi. Także to nie jest, to nie powiedziałbym, żeby to była satanistyczna perspektywa, tylko raczej również chrześcijańska, nie tylko chrześcijańska, prawda? Bo judaizm na przykład też to podobne rzeczy postuluje, natomiast to nie jest absolutnie unikalne dla satanizmu. Natomiast tak, na tyle, na ile ja znam satanizm, jeszcze raz, no, mówię, nie, zgadza się, bo okay, tak wtrącę słowo, bo satanizm jest generalnie
prostą naprawdę filozofią i też religią. Mhm. I pod tym względem też się jakby za bardzo nie różni, ale po prostu wielu postrzega... Tak, bo wielu osób z zewnątrz postrzega satanizm jako całkowite zło po prostu, szczenie zła i tak dalej, tak? Że nie ma wspólnego z dobrym. Natomiast... Dobrze, tylko tak jak na tyle, na ile ja znam ten temat, to satanizm jest taką, tak ogólnie, nie przechodząc jeszcze konkretnie do satanizmu duchowego, ale ogólnie satanizm jest raczej taką filozofią, tak? Filozofią życia, która polega przede wszystkim na afirmacji mojego ja. Na nieograniczonej ekspresji samego siebie, na wyzwalaniu się z ograniczeń, i ponieważ wszystko, co ciebie ogranicza, jest postrzegane jako problem i to można powiedzieć nawet w pewnym sensie na realizowaniu swojej woli mocy. I szatan w takim ogólnie satanizmie zazwyczaj postrzegany jest jedynie jako symbol, jako archetyp, a nie jako rzeczywisty byt. Tak jak mówię, do satanizmu duchowego jeszcze przejdziemy, ale satanizm lawejański na przykład, tak? Postrzega szatana jako taki symbol, model archetypiczny takiego ostatecznego buntu. Buntu przeciwko normom, buntu przeciwko ograniczeniom, żeby być w pełni sobą, realizować siebie za wszelką cenę, tak? I z jednej strony to nie jest tak, to nie jest czczenie zła w taki, nie wiem, folklorystyczny sposób, jak się ludziom to czasem wydaje, ale jest satanizm wprost zaprzeczeniem wartości chrześcijańskich na przykład, tak? Ponieważ w satanizmie oczywiście powinieneś kochać ludzi, którzy zasługują na miłość. Nie wszystkich, nie swoich wrogów, tylko tych, których ocenisz jako zasługujących na to, tak? Tak samo, jeśli ktoś ci zrobi krzywdę, to możesz dokonać zemsty i możesz to zrobić w sposób okrutny, jak tylko sobie życzysz. Ponieważ wszystko jest, mówię tak jak mówię, afirmacją swojego ekspresji... Satanizm jest ogólnie rzeczą, tak najprościej rzecz ujmując, z tego co ja rozumiem, filozofią stawiającą jako najwyższą wartość i absolutny wyznacznik moje ja. I wydaje mi się, że to jest taka podstawa ogólnego satanizmu. Natomiast z tego co rozumiem, satanizm duchowy, którego ty wyznawcą jesteś, traktuje szatana nie tylko jako symbol, czy tam archetyp, ale jako obiektywnie istniejący byt, który ma wpływ na świat i z którym można nawiązać jakąś relację. Czy dobrze rozumiem? Tak, dokładnie. Dobra, więc dokładnie. To, o czym właśnie powiedziałeś, to jest właśnie dokładnie satanizm lawejański, czyli inaczej ujmując satanizm ateistyczny. Mm-hmm. Też tak można powiedzieć. Ja bardzo długo właśnie wyznawałem tą jakby filozofię satanizmu, natomiast byłbym ignorantem, gdybym przeszedł obojętnie wobec pewnych doświadczeń napotkanych po prostu w moim życiu, wobec pewnych... nazwijmy to jasnych takich sygnałów, którym ja zaprzeczałem, że może to być powiązanie z jakimiś faktycznie istniejącymi takimi bytami, siłami paranormalnymi. Długo temu zaprzeczałem i w końcu postanowiłem otworzyć się na to, tak? Po prostu twierdziłem, że jestem jakby ogólnie osobą taką bardziej sceptyczną, więc po prostu jeżeli zaciekawię się w tym, zagłębię, zobaczę, jeżeli to nie jest to, jeżeli tego nie poczuję, no to nie będę w to szedł, nie? Natomiast pewna taka sytuacja, która się zdarzyła, skłoniła mnie do zrobienia dedykacji właśnie. Dedykacja to jest właśnie w satanizmie duchowym taka często mylone z paktem po prostu, bo ludzie odbierają to jako pakt, podpisanie, nie wiem, z siłami właśnie nieczystymi, dokonanie pewnej wymiany duszę, być może, tak? Słucham? Dokonanie jakiegoś rodzaju wymiany, tak, na przykład, tak? Tak. Generalnie ludzie postrzegają to jako pakty z diabłem, tak? Tak się to określa, że to jest oddanie swojej duszy, co jest oczywiście w satanizmie duchowym raczej błędnym rozumowaniem tego. Może do dedykacji za chwilę przejdę, opowiem więcej, na czym ona polega. Czy mógłbyś opisać to doświadczenie swoje, tak? O którym mówiłeś, że skłoniło cię do... Właśnie tak. Właśnie chciałem wrócić właśnie do tego, żeby nie zgubić tego tematu, nie zaczynać nowego. Tak więc rozmawialiśmy niedawno po prostu na temat też tej mojej sprawy, tak? I to też ma związek sądowej sprawy. To też ma trochę związek z tym, ponieważ ja byłem uzależniony, jestem właściwie uzależniony od narkotyków i podczas terapii odwykowej, gdzie byłem po prostu tam 6 miesięcy,
poczułem taką silną potrzebę rozwoju duchowego w sobie, nie? Jako ateista, jako wtedy satanista lawejański, bardziej można powiedzieć, poczułem taką potrzebę. I sytuacje z wcześniej właśnie, które wierzący raczej w Boga katolickiego, gdzie tu mam w swoim otoczeniu takie zupełno, nie? Bardziej by powiedziały, że to były jakieś cuda, można powiedzieć, jakieś takie sytuacje, gdzie powinienem z nich nie wyjść żywy cały i tak dalej, w czasie mojego po prostu uzależnienia czynnego, tak? Czyli przed terapią, zanim znalazłem się na terapię. I po prostu, no, tak by mogły to odbierać, jako jakieś cuda i tak dalej, że ja po prostu przeżyłem, udało mi się to zwalczyć, bo to były raczej sytuacje mało do wyjaśnienia, żeby, no, osoba jadąca samochodem 150 czy 160 km na godzinę zasnęła za kierownicą po prostu i rozbiła się i nawet ryski nie ma po prostu na ciele, nic kompletnie. Włączały mi się też wtedy psychozy, pamiętam, że po prostu no, widziałem rzeczy, których też raczej na trzeźwo bym nie widział. To mnie też zastanawiało bardzo, że takie psychozy się pojawiają wtedy. No i co? No i poszedłem na terapię. Ale te psychozy miałeś będąc pod wpływem środków jakichś, czy właśnie nie będąc pod wpływem środków? Gdy schodziły, bo takie psychozy pojawiają się po prostu, kiedy substancja już schodzi, kiedy organizm ma dość, po prostu wtedy to uderza już jakby w mózg bezpośrednio, tak? Pojawiają się jakieś właśnie halucynacje słuchowe, czy mamy wzrokowe. Wtedy po raz pierwszy tak zacząłem zastanawiać się nad takimi paranormaliami, powiedzmy sobie szczerze, nie? I nie do końca rozumiałem też to wtedy, nie wiedziałem, czy to jest właśnie jakiś error w moim mózgu, wytwarza po prostu jakieś takie myślokształty, to nazwijmy, jakieś lęki i tak dalej. Natomiast rzeczy takie zaczęły się też stopniowo później pojawiać już na trzeźwo, nie? I do tej pory, zanim zostałem satanistą duchowym, nie odróżniałem psychoz od po prostu kontaktu właśnie z tymi istotami, nie? Po prostu ja dalej na początku myślałem, że ja mam psychozę. Jak się okazało później, to już nie były psychozy, co zresztą wykluczyli nawet lekarze i tak dalej. Ale dobra, pomijmy ten temat, bo zgubię to, co najważniejsze. Znalazłem się na terapii i właśnie w pewnym momencie poczułem, że to, co mam, jakby te moje wartości, to wszystko mi nie wystarcza, nie? Zgłębiłem się bardziej w stan wzduchowy. Pamiętam, że chyba od momentu pewnego snu. Do tamtej pory jeszcze tak snów za bardzo nie traktowałem poważnie. Nie wierzyłem tak naprawdę za bardzo w sny, tak, że one mogą się przeznaczyć i tak dalej. Natomiast ten sen mnie bardzo tak zdziwił, ponieważ w tym śnie, kiedy byłem w takim już totalnym, powiedzmy, dołku, zdawaniu, wtedy no nie wiedziałem, jak dalej moje życie się potoczy i tak dalej. Co dalej po terapii, nie wiedziałem, czy będę miał gdzie mieszkać, za co żyć i tak dalej, prawda? Miałem taki sen, gdzie po prostu pojawiła mi się postać w jakimś lesie ciemnym, przedstawiła mi się jako Abaddon. Ja wtedy jeszcze za bardzo tej postaci nie znałem, nie? Więc to raczej nie wiem, czy to jest możliwe, żebym no, mógł wcześniej, bo rozumiem, jakbym wcześniej myślał o czymś takim, to mogło mi się powiedzieć, prawda? Ale to taki sen bardziej niewyjaśniony dla mnie. Przedstawiła mi się ta postać jako Abaddon i kazała iść po prostu za sobą. I to wszystko. Kazała mi iść za sobą. Ja w tym śnie zacząłem powoli stawiać kroki do przodu. Wchodzi do tego lasu, no i się obudzi. I tak mi zaczął zastanawiać ten sen bardziej. Zacząłem szukać jakichś wskazówek. Po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, nie? Bo nigdy nie doszukiwałem się w snach czegoś takiego. Ale mówię, to było takie uderzenie. I zacząłem szukać jakby w internecie, w książkach, kim był Abaddon. Konkretnie ta postać zaciekawiło mnie wtedy bardziej jakby wejście w ten duchowy satanizm. Napotkałem na PDF plik taki do przeczytania, satanizm duchowy, tak się po prostu nazywa. Przeczytałem i no co, no i postanowiłem zrobić tą dedykację właśnie duszy, która rzekomo ma dawać jakby lepszą współpracę z tymi bytami. A jakby z uwagi na to, że ja już jakby od dziecka, powiedzmy sobie szczerze, czułem po prostu, że moja dusza jest jakaś taka inna, nie? Że ona nie pasuje tu do wszystkich ludzi po kolei.
czułem, jakbym po prostu był no, z innego świata, tak to sobie nazwę, bo nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu zaciekawiło mnie to, powiedziałem sobie, no spróbuję, najwyżej to nie będzie to, nie? Mhm. Ale po prostu, jak mówię, miałem potrzebę takiego rozwoju duchowego, pochłonęło mnie to i tak dalej. Wiele osób mnie pyta, czemu nie chrześcijaństwo na przykład, nie? Czemu wiesz, nie, do, tego jeszcze może, do tego może jeszcze przejdziemy, wiesz, tak? Za chwilkę. Natomiast poruszając jeszcze temat dedykacji, mówiąc, że mówisz o lepszej współpracy, tak? I o lepszym oddziaływaniu tych bytów, bo rozumiem, że masz na myśli jakąś interakcję, czyli nie tylko odnoszenie się do czegoś jako do symbolu, ale również interakcję, tak. Czyli również otrzymywanie pewnej informacji zwrotnej, tak? Czy możesz opisać, tak. Jak to działa? W sensie, co dokładnie można otrzymać? Jak wygląda informacja zwrotna, czy działanie zwrotne w takiej dedykacji, w takiej interakcji? Oczywiście. No właśnie, bo to też jest takie zagadkowe pytanie. Ludzie często nie rozumieją tego, jak to w ogóle wygląda, jak to jest możliwe. Brzmi to dość no, odjechanie, tak? Brzmi to jakoś tak nierealistycznie. Natomiast to trzeba przede wszystkim, uważam, przeżyć i doświadczyć. Taka forma komunikacji jakby z tymi bytami odbywa się najczęściej na zasadzie telepatii, bądź bardzo ultrarealistycznych snów, bądź też jakby takich myślokształtów. Co mam na myśli, to mówiąc, to, że w czasie rytuału, bo są pewne rytuały, które satanizm posiada, w czasie rytuału takiego na przykład przyzwania opiekuna, bo my nazywamy demony swoimi opiekunami tutaj i strażnikami, gdzie każdy przynajmniej jednego takiego dostaje. Komunikacja wtedy odbywa się najczęściej podczas takiego rytuału na poziomie myśli. Po prostu. Pojawiają, o ile dobrze rozumiem, pojawiają się w twojej głowie rzeczy, których uważasz, że nie pochodzą od ciebie, tylko z zewnątrz. Dobrze rozumiem? Tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie. I to no, myślę, że każdy z nas jest w stanie odróżnić własne myśli od nieswoich myśli, prawda? Czyli. No raczej, tak się domyślam. Okej, okay. I jeśli mogę zapytać, jak to, no bo rozumiem, że pojawiają się pewne, skąd wiesz, że to jest pomoc, tak? To znaczy, co można zyskać, że tak powiem, na podstawie takiej interakcji? To znaczy, czy to w jakiś sposób podaje ci informacje, które możesz wykorzystać gdzieś, czy właśnie dokonuje jakichś działań, czyli co można ewentualnie, co może dać to, że tak powiem, tobie, lub i ewentualnie, czy jakieś zagrożenia są z tym również związane? Tak, zacznę od tego właśnie, co może dać. Przede wszystkim, jakie są zyski. Demony potrafią nakierować człowieka, one nic za ciebie nie zrobią, tak? One nie pokażą ci jasnej drogi, co masz zrobić, żeby żyło ci się lepiej po prostu, powiedzmy tak szczerze. No bo do tego, o to tu tak naprawdę chodzi, tak? Żeby jakoś zmienić swoje życie, się udoskonalać i... Często są to jakieś małe takie wskazówki, które po prostu zmuszają człowieka do jakiegoś działania, do myślenia, do badania, do... Czy jakby to wyjaśnić? Może na jakimś przykładzie powiem. Czy mogę dopytać, czy dobrze tak? Rozumiem, że chodzi o udoskonalanie się, czy też o kierowanie swoim życiem w myśl tych zasad, o których mówiliśmy na początku, czyli stawiania swojego ja i swojego dobra i swojej woli jako wyznacznik wszystkiego, tak? Dobrze rozumiem? W sensie do realizowania takiej postawy, czy niekoniecznie? Może być, ale niekoniecznie. To może nawet być, ja wiem. Raz miałem taki przypadek, że po prostu uzyskałem odpowiedź. Taką, że po prostu mam robić coś dla ludzi. Mam robić coś dla ludzi, dla swoich bliskich, dla tych, którzy na to zasługują, nie? I dzięki jakby temu miałem sam się poczuć lepiej. I to miała być jakby, miałoby to służyć, nie wiem, także podbudowie, być może, tak polemizuję tylko, tak, że jakieś poczucie wartości i tak dalej. No i faktycznie ja tak zrobiłem, jakby nie widziałem w tym jakby jakiegoś, nie wiem, zagrożenia powiedzmy, nie widziałem w tym jakiegoś powodu, dla którego miałbym w sumie nie posłuchać i nie pójść za tym, tak, nie spróbować. No i zaskakujący efekt był taki, że ja sobie wtedy uświadomiłem, że tak naprawdę do tej pory mało jakby... Byłem dosyć egocentrystą, nie? Mało obchodziło mnie tak naprawdę pomoc rodziny, życie rodziny, tak dalej. To, że oni mogą potrzebować czegoś i tak dalej. Raczej byłem bardziej skupiony na sobie. A tu taka mała trochę odmiana, że miałem sam się poczuć lepiej wtedy dzięki właśnie pomocy innym.
Co dla właśnie wielu ludzi może się wydawać dość dziwne, że takie tak mogą naprowadzić właśnie również demony. Bardzo często spotykam się z tym, że po prostu ludzie twierdzą, że to na pewno nie są demony, tylko anioły, tak? No i też spoko, i ktoś może w to wierzyć, i też nie widzę w tym jakby... no wiesz, ja czuję inaczej, po prostu. Okej, a pytanie, w sensie, a czy w takim razie, czy spotkałeś się kiedyś z jakimiś zagrożeniami? Czy na przykład taka interakcja, czy taka dedykacja skończyła się dla kogoś nie tak, jak oczekiwał, albo coś w tym guście? Dedykacja raczej nie, natomiast przed dedykacją sam jakby spotkałem się z kilkoma zagrożeniami. I no, jeśli chodzi o oddawanie jakby braku szacunku wobec demonów, typu wyśmiewanie i typu gardzenie nimi, takie bezpodstawne, nie? Po prostu odrzucanie na siłę lub również odprawianie rytuałów bez dedykacji, czyli jakby bez dedykacji. Jakby co powiedzieć tu szerzej, żeby to lepiej zrozumiał? Dedykacja jest formą inicjacji, po której dopiero możesz dojść do rytuału, czyli w sensie będąc niegodnym, można bardziej powiedzieć. Tak, ponieważ jest to jakby, kolokwialnie mówiąc, takie określenie siebie. Mhm. Tak, określenie siebie w relacji do... Mhm. Mówiąc, po prostu jasno postawienie sprawy, co wierzysz, komu co zawierzasz i... Jakby to powiedzieć. No, pewna forma oddania bez takiego swojego... określenia siebie. Bez jakby takiego określenia siebie, demony mogą być, nie być po prostu pewne. Są podobne do ludzi tak naprawdę, jest charakternie, że z ludźmi jest podobnie. Jeżeli chodzi o takie relacje, nie jesteśmy kogoś pewni, to po prostu... To mniej chętnie wchodzimy w relacje. Okej, okay. Ja myślę, że... Można tak nazwać. Możemy te... No, kontynuuj a propos tych zagrożeń, tak? Tak, bo chciałem właśnie dokończyć to. No jakby bez tej dedykacji, bez tego określenia siebie tak naprawdę, wykonując pewne rytuały, będąc jeszcze wtedy bardziej satanistą lawajańskim, czyli tak by no, trochę sceptycznie nastawionym do bytów takich pozaświatowych, to powiedzmy sobie szczerze, że był taki moment, taka iskra, kiedy czułem, że... kiedy wierzyłem jakby w ten rytuał, powodzenie tego rytuału, tak? Był to pierwszy mój rytuał, pamiętam, spętania strachem. Drugi rytuał był rytuał zniszczenia. Ja odprawiłem te rytuały, odprawiłem je prawidłowo, mimo że tak naprawdę po odprawieniu tych rytuałów totalnie zapomniałem o tym, miałem to gdzieś, odłożyłem na bok zainteresowania okultyzmem i tak dalej. I żyłem sobie dalej po prostu jako ateista, negując wszystko w ogóle jakby... że to miało miejsce, tak? A co najważniejsze, to sedna sprawy, przechodząc te rytuały, właśnie się spełniły. I ja też długo wykluczałem jakby... Nie byłem taki jakby łatwowierny, tak? Wykluczałem możliwość taką, że to dzięki tym rytuałom stało się to, co chciałem. Myślałem, że to bardziej przypadek, los, rządzenie losu. I jakby ja to nazywam formą ukarania, powiedzmy... za taką właśnie obrazę. Uważam, że po prostu to byłaby obraza, jakby żądać od demon pomocy, a kiedy ją dostajesz, to po prostu odwrócić kota ogonem, odwrócić się od nich. I jak to się skończyło dla ciebie? Jaki był ten negatywny skutek dla ciebie? Tak. Może zacznę od tego, że mój rytuał zniszczenia powiódł się na takim jakby etapie. Były trzy jakby ofiary tego, tak? Czyli trzy osoby, które miały paść jakby ofiarami tego uroku, tej klątwy, powiedzmy. Była to forma jakby wyrządzenia sprawiedliwości na tym, powiedzmy, że sam zostałem skrzywdzony przez te trzy osoby, tak? I ani policja, ani druga prawna tam nie była w stanie zaradzić. Byłem tak troszeczkę bezradny, bezsilny, dlatego taki rytuał wtedy już odprawiłem. No i co się okazało? Jedna osoba po pewnym czasie popełniła samobójstwo, raczej z takich niewiadomych mi przyczyn. Dwie osoby poszły do więzienia, głównie za narkotyki. Bardzo szybko właściwie. I jakby, no, jakby to powiedzieć, jak to się odegrało też na mnie. W zasadzie piłeczka się później odbiła w moją stronę, ponieważ żyjąc tak jak dalej już powiedziałem, zapomniałem o tym wszystkim.
wróciłem do normalnego życia i tak dalej. W pewnym momencie, nie zauważając nawet kiedy, sam zacząłem mieć podobne problemy, nie? Co te osoby, które po prostu padły jakby ofiarami tego rytuału, tak? Powiedzmy. Sam miałem próby samobójcze, nie rozumiałem tego, nie rozumiałem dlaczego. Sam popadłem właśnie w uzależnienie od narkotyków, również nie bardzo rozumiałem dlaczego, ponieważ nigdy nie przejawiałem się zainteresowaniami do tego typu rzeczy. I wszystko zaczynało się dziać po prostu prawie, że kropka w kropkę, tak samo jak z tymi osobami, tak? Mhm. Być może w tym miejscu tak czyli jakby karma, tak? Coś w tym stylu. Być może w tym momencie warto też zwrócić uwagę, że w satanizmie, wydaje mi się, że to są przykazania satanizmu lawejańskiego, ale nie jestem do końca pewien, ale jednym z przykazań jest to, że jeżeli się osiągnie coś za pomocą magii, to trzeba to uszanować i potwierdzić publicznie, a jeżeli się to zignoruje, to będą tego konsekwencje. To tak w ramach ciekawostki rzucam. I właśnie chciałem teraz przejść bardziej do tych rytuałów. To znaczy, jeden z nich już opisałeś, drugi, który wspomniałeś, to było spętanie strachem, tak? Więc czy mógłbyś powiedzieć, na czym polegają właśnie skutki, jeden z tych skutków już opisałeś, a drugim, na czym polegają same rytuały, jeżeli możesz opowiedzieć, jak się je odprawia. Okej. Okay. Tak więc skutki jakby takich rytuałów, spętania strachem chociażby, tak? No więc osoba, która padła jakby ofiarą tej klątwy, a jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Zazwyczaj osoby, które jakby z punktu widzenia demonów nie zasługują na taką karę, po prostu nie otrzymują ją. Nie otrzymują jej, a klątwa może się obrócić przeciwko osobie, która po prostu ją wykonuje, tak? Czyli musimy być bardzo pewni, to po pierwsze tego, że osoba, która ma zostać spętana, zasługuje na to, tak? Że po prostu faktycznie czujemy się pokrzywdzeni, nie kierujemy się jakby chęcią wyrządzenia krzywdy komuś, kto na to nie zasługuje z naszego punktu widzenia, tak? Tylko naprawdę musi to być jakby uzasadnione. Ale rozumiem, że wyznacznikiem tego osądu jest moja osoba, tak? Jest to jak ja. Czy według mnie ta osoba zasługuje? No tak, tak, okay. Tak. Tak. No raczej, nie? Na czym ja skończyłem? Na spętaniu strachem. A, skutki miały być, tak? Skutki tego jakby... Skutki jakby tego były takie, że osoba spętana tym strachem, tym urokiem, zaczęła faktycznie czuć lęki, jakieś takie nieuzasadnione, bo lęk, prawda, różni się od strachu, lęk jest bardziej nieuzasadniony, czyli to był lęk. Jakby ta osoba zaczynała wypisywać do mnie tak po prostu z jakimiś groźbami i tak dalej, co było przejawem ewidentnie jakby nadmiernego lęku tej osoby. Po pewnym czasie ta osoba też dostała jakieś tam depresji, jakichś tam schorzeń różnych, psychicznych, dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie interesowałem się tak bardzo tą osobą już. No ale w każdym bądź razie wydaje mi się, że ten rytuał też się powiódł. Chodziło o to, żeby ta osoba poprzez jakby odczucie takich lęków dała spokój i upust po prostu mnie, tak? Czyli po prostu to jest bardzo, bardzo naprawdę bliskie do karmy, tak? Czyli jakby tyle, że tutaj tą karmę jakby sami sobie wprowadzamy, sami sobie tą sprawiedliwość jakby odbieramy. To właśnie chyba od karmy bardzo fundamentalnie się różni tym, że karma teoretycznie ma być wpisana w naturę wszechświata, a tutaj dochodzą pewne aktywne, osobowe czynniki, które wyrządzają pewne działania. A przechodzą do samej treści rytuałów, jeżeli mógłbyś jakoś pobieżnie, nie musi być dokładnie opisywać. Tak, co. No więc rytuał. Najprościej mówiąc, rytuały to są nawet i w kościele katolickim, tak? Ponieważ to, co się odbywa, to, co się w zasadzie odbywa, jak jest ciało Chrystusa, krew Chrystusa, to wszystko jest jakby odzwierciedleniem również rytuału. Czy to jest sakrament, dokładnie rzecz ujmując? No tak, ale to też jakby podchodzi pod, według mnie, pod rytuały. Rytuał jest ogólnie rzecz biorąc taką jakby podobną trochę do inwokacji. Takim, kurczę, ja bym to nazwał, na modlitwę bym tego nie nazwał raczej, ale to jest taka
wypowiadasz pewną formułę, tak, z pewną intencją, tak? Forma jakby spotkania się z tymi duchowymi istotami, forma spróbowania porozumienia się z nimi jest jakby intencją, można wyrażać prośby, można również dziękować. Jest bardzo bliska do modlitwy, naprawdę. Mhm. Nie wiem, czy tu jakoś szeroko uda mi się to opisać. Halo, halo, halo? Tak? Przerwało nam na moment, ale już jesteśmy. Jest okej? Okay? Tak, jest okej. Okay. No, tak więc nie wiem za bardzo, czego się tu czepić przy tych tytułach, ponieważ nie wiem za bardzo, jak to szeroko mam podobno. Znaczy nie, okej, okay, rozumiem, że jest to na przykład forma wypowiadania pewnej formuły z pewną intencją i właśnie tym rytuałem jest właśnie nawiązywanie więzi, tak dobrze rozumiem? Z bytem jakimś, tak? Właściwie tak. No oczywiście jest. Ale jeszcze zapytam, czy są jakieś nie wiem, specjalne słowa klucze albo jakieś znaki, czy coś takiego? Tak. Tak, są oczywiście. Na przykład do rytuału przyzywania na przykład strażnika, tu w języku bardziej demona, to chodzi o... Generalnie jest bardzo potrzebna pieczęć tego demona, którą można znaleźć chociażby w Lemagedonie, w Księdze Demonów, którą posługiwał się król Salomon bodajże, chociażby. I taka pieczęć służy do jakby przywołania, jest to sigil demona, z którym chcemy się skontaktować. I on na bazie tego sigilu może zostać przyzwany. Również istnieją inne formy przyzwania, może to być czarne lustro, jak tego nie używam. Może to być właśnie forma też telepatii. Podczas medytacji, ja też dużo medytuję, ponieważ mam trochę od narkotyków problem jakby z... jakby to powiedzieć, z impulsywnością bardziej. I dlatego staram się też dużo medytować, korzystając właśnie z satanizmu duchowego. Tam są specjalne medytacje, które też pomagają. I jakby zachować taką równowagę. Medytacja również jest formą jakby, może być formą komunikacji też z tymi bytami. Doświadczyłem też czegoś takiego. I szczerze powiem, to był pierwszy chyba mój taki kontakt właśnie. Na początku oczywiście takie trochę przerażenie, jeszcze niedowierzanie. Później to idzie się bardzo oswoić z tym i oczywiście no, zazwyczaj boimy się tego, czego nie znamy, tak? Czyli strach był jakby trochę uzasadniony wtedy. Później to jest naprawdę coś fajnego, ponieważ otrzymujemy z tego wiele jakby wewnętrznej siły, wiele również spokoju w sytuacjach, kiedy na przykład odczuwamy zagrożenie. Potrafimy się dość racjonalnie zachować. Kurczę, to jest bardzo indywidualna ścieżka ogólnie, więc być może każdy ma ciężko, inaczej. Ciężko ogólnie to opisać. Każdy dostaje po prostu to, mi się wydaje, czego chce, tak, czego żąda. Ja na przykład bardzo chciałem właśnie się ustabilnić i to otrzymuję. Tak. Dobra, to tak przechodząc do kolejnego tematu, tak jak mówiłeś wcześniej, dlaczego nie chrześcijaństwo? Więc też jeżeli mógłbyś to rozwinąć i właśnie od razu podnieść stosunek właśnie osób takich jak ty, czy ogólnie właśnie satanizmu do chrześcijaństwa oraz ewentualnie do innych religii. No tak, no więc no ciekawostko może być to tak, że ja kiedyś byłem chrześcijaninem. Jak wszyscy praktycznie. Bardziej katolikiem, tak. Byłem bardzo wierzący, byłem ministrantem. W pewnym momencie po prostu poczułem, że to nie jest to, że ja tego nie czuję. I zazwyczaj z satanistycznego punktu widzenia Jahwe czy Jezus nie są prawdziwymi bogami, dlatego też często nie dostajemy odpowiedzi, przynajmniej ja nie dostawałem, mogę mówić za siebie w tym momencie, nie dostawałem jakichś takich jasnych odpowiedzi na liczne pytania, modlitwy, brak jakby spełnienia tego wszystkiego, jakby... żadnych takich wskazówek, które by mi mówiły, że to ma sens, tak? Że to faktycznie coś daje. No i to był główny powód tak naprawdę, że przestałem jakby zawierzać, tak? Przestałem wierzyć w nie. Później trochę zacząłem więcej czytać o tym, przeczytałem kilka razy Biblię, też mi za bardzo się to kupy nie trzymało. Doszedłem do po prostu wniosku, że ci bogowie mogli zostać po prostu w moim odczuciu wymyśleni tak dla korzyści jakichś władz i tak dalej. O czym oczywiście według mnie przesądza również to,
że pozbywamy się natury, a według mnie, według wielu również innych satanistów, natura jest jakby kościołem szatana. Jest wszystko, co jest naturalne, co jest żywe, co jest prawdziwe, co zachowuje się w sposób naturalny, niesztuczny, jest po prostu, pochodzi od jakby szatana. W to my wierzymy. Natomiast kościoły i tak dalej, te wszystkie religie, które pobudowały świątynie, ci ludzie, którzy pozamykali się w tych świątyniach i tak dalej, oni w moim odczuciu też jakby blokują dostęp tej energii naturalnej do siebie. Żyjemy w takich czasach, że mamy no, technologię na dosyć wysokim poziomie, mamy liczne budowle i tak dalej, to wszystko też rzuca jakby nam kontakt z naturą, że nie mamy chociażby nawet pojęcia o tym, że taki pół godziny wyjścia do lasu na spacer chociażby, posiedzenia trochę tam, może nam dowartościować bardzo dużo energii astralnej takiej, która właśnie, które możemy sobie zawłaszczyć, po prostu poczuć się dzięki temu dużo lepiej i dużo bardziej bliżej pobyć z, jakby, z tą duchową energią niż właśnie w kościołach i tak dalej, czy w meczetach, tak, czy w innych dzieniach. Okay. Właśnie dlatego te religie też dla mnie nie są właśnie też jakby po drodze, bo one właśnie jakby blokują mi też ten dostęp do takiej natury. Ale właśnie to, co mam wrażenie, że to, co teraz opisałeś z perspektywy właśnie takiej kontaktu z naturą, to chyba nie jest do końca, nie bierze się to z religii samych w sobie, tylko raczej z postępu technologicznego. I ja tu nie podważam tego problemu, że człowiek czasem traci kontakt no jednak ze środowiskiem, do którego czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy przystosowani. Ale też wydaje mi się trochę ciężko upatrywać tego w religiach, które mają tysiące lat, w momencie, gdy ten problem trwa może ze 100 czy 200. Więc też nie do końca tutaj widzę to połączenie. Natomiast chciałbym też wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej, ponieważ tak jak mówisz, że w satanizmie odkryłeś, że to że człowiek nie jest ani całkiem dobry, ani całkiem zły, że ta różnica między dobrym i złem jest wewnątrz nas, prawda? Tak samo wrzuciłeś wcześniej, że ukierował cię na pomoc innym, tak? Na pomoc rodzinie, chociaż zrobił to w celu poprawienia twojego własnego samopoczucia, ale ponownie, tak. Wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które bez problemu można znaleźć w chrześcijaństwie i w innych religiach. To znaczy, no ponownie, jeżeli chodzi o niekategoryzowanie dobra i zła jako takich kategorii, które sobie nadajemy różnym ludziom, tylko patrzenie właśnie w głąb, to jest stricte religijne myślenie. Natomiast ponownie, jeżeli chodzi o altruizm, czy właśnie, to jest różnica, bo chrześcijaństwo czy inne religie raczej by promowały altruizm w sensie takim, że robienie coś dla ludzi bezinteresownie, a nie po to tylko, żeby samemu się lepiej poczuć. Ale ponownie, jeżeli mówisz, że pierwszy raz zwróciło to na twoją, zwróciło, pierwszy raz satanizm zwrócił twoją uwagę na to, że można zrobić coś dla drugiej osoby, czy nie wydaje ci się, że po prostu skoro te elementy są w religiach, również w chrześcijaństwie, to czy twoje życie, być może twoja droga wyglądałaby inaczej, gdyby ktoś te wartości przedstawił z religijnej perspektywy? To znaczy, jeszcze raz, czy wałoby mi się inaczej, możesz powtórzyć? Tak, czy twoja droga, czy być może skończyłbyś w innym miejscu, gdyby ktoś ci przedstawił te wartości, takie jak patrzenie na dobro i zło bardziej w kompleksowy sposób lub na właśnie dbanie o ludzi wokół ciebie, z perspektywy na przykład chrześcijańskiej, ponieważ tak jak mówisz, odnalazłeś to w satanizmie, ale mam wrażenie, że w chrześcijaństwie mogłeś to odnaleźć, tylko że być może po prostu nikt ci tego nie przedstawił nigdy w żaden sensowny sposób. I się pytam, czy uważasz, że mogłoby się to skończyć inaczej, gdybyś spotkał się z tymi wartościami wcześniej w innym kontekście? Ja spotkałem się, znam naprawdę wielu chrześcijan, bardziej no, katolików i z niektórymi się nawet można powiedzieć przyjaźnie. Nie stanowi dla mnie to problemu. I poznajemy często, mamy również często jakby wspólne wartości, tak? Mamy to, o czym mówisz, w wielu kwestiach się też zgadzamy. Natomiast dlaczego nie chrześcijaństwo? No, mi po prostu przeszkadza jakby taka cała ta filozofia chrześcijan polegająca na między innymi nastawianie drugiego policzka, co według mnie jest takim upadkiem trochę godności, ponieważ uważam, że jeśli pozwalamy się komuś, powiedzmy, nazwijmy to, pozwalamy się komuś po prostu źle traktować, czy to przenośniowo, czy dosłownie będziemy brać, na przykład bić, no to raczej też daleko, myślę, nie zajdziemy, tak? Chodzi o to, żeby się szanować, nie pozwalać, stawiać jakieś granice.
Ale wydaje mi się, że chrześcijaństwo nie postuluje niestawiania żadnych granic. Wydaje mi się, że to jest raczej, i też cytat o nastawianiu drugiego policzka też należy raczej rozważać w kontekście tego, że te słowa padły w kazaniu dość długim, prawda? I też nie należy brać tego całkowicie. Także kłóciłbym się, że chrześcijaństwo wcale nie postuluje do tego, żeby jak cię bić, to nic nie rób, tylko daj się po prostu zabić i tyle. Tylko to jest raczej troszkę bardziej złożone. Natomiast sugeruje jednocześnie, żeby nie odpowiadać bez potrzeby siłą na przykład, tak? Na takiej zasadzie. Mm-hmm. Więc też... Ja podam przykład dosłownie, ale metaforycznie też to... metaforycznie też tak można rzecz biorąc. No, ja raczej wyznaję coś takiego, że należy po prostu, że zemsta jest wyzwoleniem, tak? Jest wyzwoleniem potrzeb jakby... Bo w momencie, gdy chrześcijaństwo postuluje przebaczenie po prostu, no to rozumiem, to jest ewidentna właśnie alternatywna perspektywa, nie? Stronie po prostu od takich wartości jak przebaczenie, stronie takich wartości jak dawanie się po prostu wykorzystywać, tak, od takiej naiwności i innych skrajności. Uważam, że po prostu człowiek powinien walczyć o siebie i właśnie znowu wracamy do tego, że to ja jestem najważniejszy, tak? Czy dla siebie ty jesteś najważniejszy, ponieważ uważam, że to nawet jest taki dość podobne nauki głosi mi się wydaje również psychologia, ponieważ to jest jakby zdrowe dla nas, dbanie o siebie, tak? Jako osoby najważniejszej, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. A jakby według mnie nauki chrześcijańskie jakby uważają zupełnie coś innego, tak? Że to nie ty jesteś najważniejszy, nie ja jestem najważniejszy, tylko w naszym życiu jest najważniejszy ktoś ponad nami jeszcze, tak? Tak. W satanizmie czegoś takiego nie ma. W satanizmie traktujemy się na równi z demonami, na równi z bogami, ponieważ satanizm jest ogólnie duchowy satanizm. Wierzymy w to, że jest starszą religią niż judaizm i chrześcijaństwo. Nie jest wynalazkiem właśnie chrześcijan. Tak my wierzymy. Wracamy się tam do pogańskich bóstw, do bóstw starożytnych, chociażby utożsamiamy szatana z Enkim, czy Ea, Bogiem. I jakby to powiedzieć, tam stawiam, właśnie chcę nawiązać do tego, że satanizm stawia nas ludzi na równi z nimi, ponieważ według jakby nazwijmy to mitologii, tak? Bo nie można tego uznawać za... jakby taką religię jak chociażby chrześcijaństwo, czy judaizm, czy islam, tak więc nazwijmy to mitologia. Według tej mitologii ludzie po prostu wierzą, że szatan był jednym z współtwórców ludzi. Że tak jak w chrześcijaństwie szatan dał na przykład według mnie wolną wolę człowiekowi, czyli dał mu wybór zjedzenia jabłka, poznania jakby symbol, tak, poznania dobra i zła, tak i w mitologii sumeryjskiej jest coś takiego, że szatan jako jeden z współtwórców ludzi chciał uczynić ludzi na poziomie boskim i chciał ich uczynić bogami, równymi po prostu twórcą, tak? A to jest dokładnie to samo, co i jest reszta właśnie... bogów się tego... Tak? No, nie, mówię, że to jest dokładnie to samo, co w Biblii, bo w Biblii właśnie, znaczy w chrześcijańskim patrzeniu na świat, o ile Bóg dał człowiekowi wolność wyboru i wolność również odejścia od niego, o tyle szatan właśnie zasugerował człowiekowi i skusił człowieka do tego, by uważał siebie za równego Boga, za równego Bogu, za to, żeby mógł samodzielnie tak, określać bardzo... dobro i zło. Więc to jest, ja bym powiedział, że to jest pewne... jest. Tak. Tak jest. No i właśnie jakby bogowie jakby nie zgodzili się na to, żeby z człowieka uczynić również równego im, tak? Więc ten projekt do końca nie powstał i tego również symbolem jest ta piramida z niedokończonym po prostu niedokończonym wierzchołkiem, gdzie to oko jest jakby oderwane po części i u nas na przykład to symbolizuje po prostu nieskończone dzieło, tak? Nieskończone dzieło, które człowiek sam może jeszcze dokończyć za życie, tak? Na przykład medytując, otwierając czakry, na przykład ciekawą rzeczą jest otwieranie trzeciego oka. Jest to taki właśnie forma przypływu boskiej świadomości takiej. To jest tak się nazywa to po prostu boskim genem. Jest do osiągnięcia po prostu wzniesienie jakby metamorfozowanie siebie na jakby istotę wyższą, tak? Istotę boską równą. Czyli po prostu nabranie takiej świadomości.
wyższej niż dla przeciętnych ludzi, tak? Wiedzy po prostu na temat właśnie tego, jak wygląda chociażby życie poza. Tego ludzie ogólnie śmierdzeni na przykład, no nie wiedzą, tak? Nie wiedzą, bo tam nie był. Tak? Do tego chcę też jeszcze przejść za chwilę, ale rozumiem, że jest to, że to odblokowywanie, czy to uzyskiwanie tej dodatkowej tajemnej wiedzy, można powiedzieć, odbywa się też poprzez kontakt z jakimś zewnętrznym bytem, tak? W sensie od kogoś dostajemy tę wiedzę. Okay. Tak, jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś wcześniej, ponieważ to, co mówiłeś, że nie znajdujesz w chrześcijaństwie tego stawiania siebie i dbania o siebie, prawda? W sensie ja bym to być może troszeczkę skorygował, że w chrześcijaństwie jest nacisk na kochanie samego siebie, nawet w tej przykazaniu kochać bliźniego swego, jak siebie samego. To znaczy, to nie jest tak, że w chrześcijaństwie nie masz dbać o siebie, jak najbardziej masz dbać o siebie, aczkolwiek masz rację, że chrześcijaństwo stawia człowieka poniżej, jako istotę podrzędną wobec absolutu i uznaje, że jest ktoś, kto wie lepiej i kto jest wyznacznikiem na przykład dobra i zła w sposób bardziej doskonały niż my i że nasza opinia, nasza wola nie jest ostateczna w tym kontekście. Też mi się skojarzyło to, co mówiłeś, że nie uzyskałeś od Boga tego, czego chciałeś, tak? W sensie, gdy byłeś młodszy, tak? W sensie, to tak zabrzmiało trochę, że Bóg nie spełnił twojej woli, tak? Więc znalazłeś kogoś, kto spełni twoją wolę, przynajmniej tak to rozumiem, tak? Więc... Po części tak, po części tak, ale też jest jakby ważnym czynnikiem tego to, że może nie jakby nie najbardziej się liczyła wtedy moja wola, tylko bardziej jakby niezrozumienie, niesprawiedliwości na świecie, takie po prostu rzeczy wynikające. To jest oczywiście temat stary jak świat. Nierozumiane schematy czegoś i jakby szukałem tych odpowiedzi, nie mogłem ich odzyskać, wiele rzeczy nie rozumiałem, nie chciałem w takim, powiedzmy sobie szczerze, cierpieniu, tak? Bo to można nazwać cierpieniem takim, jeżeli jesteś osobą, która... która jest wrażliwa po prostu na bodźce zewnątrz, na otoczenie, na to, co również dzieje. Tak, czyli ponownie, o ile dobrze rozumiem... jest to, w sensie wzięło się to też po części z niechęci do zaakceptowania wizji, że jest ktoś, kto wie lepiej niż ty. I do którego nawet w relacji możesz jesteś niejako, po części jako dziecko wobec rodzica, tak? W sensie, że... Bo dziecko też nie rozumie wielu rzeczy, które się dzieją wokół nas, ale jest rodzic, który to rozumie i rodzic mówi temu dziecku, że sorry, ale musi być to w ten sposób na razie i ty tego nie rozumiesz, ale musisz to zaakceptować. I z takiej, o ile dobrze rozumiem, z niechęci do takiej perspektywy też się to... Natomiast tak, to jest perspektywa chrześcijańska, tak? To nie ma co tutaj wątpliwości jak najbardziej, że chrześcijaństwo jak najbardziej zakłada bycie podległym czemuś, tak? W sensie tutaj jak najbardziej. Nasunęło, jak mówiłeś o tym, tak mi się taka myśl jedna nasunęła. Właśnie a propos dzieci i a propos rodziców, nie? Mi się tak skojarzyło to właśnie Adam i Ewa na przykład, tak? Pierwsi ludzie, załóżmy, stworzeni pierwsi ludzie przez Boga Jahwe. I co mi też nie pasowało w tej opowieści? A na przykład to, że ja to sobie jakby zestawiłem tego Adama i Ewę do takich, powiedzmy, małych dzieci narodzonych, które dopiero przychodzą na świat, poznają życie i tak dalej, tak? Tak sobie to jakby zestawiłem, archetypowo rzecz mówiąc, i postawiłem sobie tego Jahwe, powiedzmy, w roli rodzica, tak? I tu mi zawsze nie pasowała taka jedna rzecz, że wyrzucenie Adama i Ewy z raju za, dajmy na to, zjedzenie tego owocu, czy to rzecz biorąc dosłownie, czy metaforycznie, prawda? Bo to może chodzić o różne też, no tak jak mówiliśmy, drzewo poznania dobra i zła i tak dalej. Także to jedynie możemy rozczytywać na różne sposoby. Mi tu nie pasowała taka jedna rzecz, że ja poczułem się czytając to tak, jakby małe dziecko zostało wyrzucone z domu rodziców za zjedzenie czekolady, którą po prostu mama z tatą zabronili gdzieś, tak? Brakowało mi tam jakby takiego... możliwości powrotu. W postaci tego Boga, to znaczy w postaci tego Boga zabrakło mi w jego charakterze takiej jakby miłosierdzia? Mądrości nauczycielskiej, słucham? Przebaczenia, miłosierdzia, tak? Nie mówię o tym, tylko jakby z punktu widzenia mojego jako to rodzic do swoich dzieci powinien wytłumaczyć, tak, powiedzieć co i jak,
no raczej nie wyrzuciłbym swojego dzieciaka z mieszkania za zjedzenie czekolady, na przykład, taki no, przykład, tak? Oczywiście. Potrzebowałbym najpierw wytłumaczyć mu, pokazać jak działa ten świat, a jeśli, no wiadomo, też dzieci są takie, że nie posłuchają, prawda? Jeżeli zakażesz im zjeść czekolady, słodkiego, czegoś tak dalej. Podobnie myślę, że mogło być no, z Adamem i Ewą, powiedzmy sobie szczerze, to byli nowi ludzie, którzy przyszli na świat, nie wiedzieli, podejrzewam, nic, co można, co nie można, no może wiedzieli, mieli jakoś tam wytłumaczone, tak, ale wiadomo, jak to nowe dzieci przychodzą również na świat, dorastają i tak dalej, są ciekawe, no prędzej czy później sięgają po jakieś tam zakazane, powiedzmy, słodycze i tym podobne, więc myślę, że to nie... No mówisz o tym wybaczeniu, jeśli w sumie o tym wspomniałeś, teraz sobie sam zadałem takie pytanie, wiesz, w głowie, czy tego mi w sumie zabrakło w tej historii. Bo to by było sprzeczne trochę z satanizmem, bo tego przebaczenia było tam absolutnie nie ma właśnie, nie? Było sprzeczne, dlatego to też jest ciekawe, czy tego mi zabraknie. Może zanim by do tego doszło, to po prostu lepszego wytłumaczenia zabrakło mi. Sam nie wiem, szczerze mówiąc, ale no, ta historia mi nie pasuje ewidentnie z tym wydaleniem ich z reakcji. Znaczy, to jest... Może faktycznie przebaczenia. No to, ale to bardzo ciekawe, że oczekujesz przebaczenia w momencie, kiedy jednak wyznajesz filozofię, która go w żaden sposób nie uznaje, prawda? Tylko uznaje zemstę. Więc ale to bardzo ciekawe, bo widzisz, to być może jednak jest też argument za tym, że jest w nas coś, co jednak do takiej perspektywy tęskni być może. No, tak, po części, tak, jesteśmy. Jakby po części dobrze, po części też źli. Należy, uważam, że powinniśmy jakby to wszystko równoważyć sobie. Tak, i jeszcze odnosząc się do samej historii Adama i Ewy, i to jest oczywiście w sposób symboliczny napisane, ja też to wyjaśniałem u siebie wielokrotnie, prawda? No, tak. I ludzie, którzy pisali ten tekst, wiedzieli, że to jest w sposób symboliczny pisane, to znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast mam tutaj też jedną rzecz, że to jest oczywiście opowieść o, nie tyle o, nie wiem... To nie jest prawda, że Adam i Ewa mogli nie wiedzieć. W historii właśnie to właśnie odzwierciedla chrześcijańską perspektywę, bo Adam i Ewa jako ludzie, w sensie no ludzie jednak, tak, a nie dzieci, mieli postawiony nakaz jasny i chodziło o to, że odmówili, właśnie postawili siebie w roli wyznacznika tego, co jest właściwe, a co nie, a nie uznali, że istnieje jakiś że istnieje jakiś niezależny, wyższy od nich wyznacznik. I to jest historia buntu przeciwko Bogu tak naprawdę, przeciwko uznaniu tego. I cała historia upadku jest historią buntu przeciwko autorytetowi, natomiast dlatego nie patrzyłbym tego w żaden sposób na perspektywę, że to jest kara za to, za pojedynczy wybryk czy coś takiego i kogoś, kto nie wiedział. Nie, nie, nie. Wiedzieli. To jest idea właśnie cała idea tego. Natomiast dochodzi do tego jednak jeszcze to, że w perspektywie chrześcijańskiej no trzeba na to patrzeć z perspektywy całościowej, a w perspektywie całościowej jest upadek człowieka, ukazany metaforycznie w historii Adama i Ewy, ale mamy też, ale w historii tej jest na końcu możliwość powrotu, ponieważ ostatecznie Bóg posyła swojego syna, aby ten, że tak powiem, przywrócił, że tak powiem, żeby poprzez niego, przez to, że on jest sam człowiekiem, również i poprzez jego ofiarę, żebyśmy mogli wrócić z tego naszego buntu do tego stanu, w którym powinniśmy być. Więc tylko tak zaznaczam, że w perspektywie chrześcijańskiej tą historię też należy rozważać w całościowym kontekście. I zgadza się. Na koniec mam jeszcze jedno zgadza pytanie. Się. Chyba, że... Okej, proszę, jeszcze chciałeś coś. Chciałbym coś powiedzieć właśnie a propos tego buntu. Uważam, że jeśli czujemy się ogólnie niesprawiedliwie w jakiś sposób, tak a propos tego Adama i Ewy, myślę, że bunt czasami jest koniecznością, bo jeżeli nie buntujemy się wobec jakichś różnych systemów, które nam nie odpowiadają, no to jesteśmy wtedy, po prostu czujemy się zniewoleni, tak? I jakby to jest też symbol tego jakby odejścia od takiej niewoli. I ja to też tak odbieram często, że po prostu... Ja się zgodzę, że... W sensie, że bunt na przykład z perspektywy społecznej czasem jest koniecznością. Oczywiście no, wszelkie zmiany bardzo często odbywają się przez to, że kwestionujesz coś, co jest zastane. Natomiast jeżeli chodzi o bunt, że tak powiem, bunt w kwestii metafizycznej w relacji do Boga, też jest nieuniknionym, jest naturalną konsekwencją wolnej woli. Tak? To znaczy, mając wolną wolę i stajemy się zdolni
I mając wolną wolę i świadomość tego, że jesteśmy odrębnym bytem, stajemy się zdolni do postawienia siebie wyżej niż absolut i każdy z nas codziennie to robi, bo każdy z nas codziennie robi rzeczy, które wie, że nie są właściwe, a jednak wmawia sobie, że sam wie lepiej i taka jest nasza historia. I mówię też, że to jest, wydaje mi się, też dobry moment na zakończenie, także ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę i zapraszam oczywiście widzów też do komentowania, co myślą na ten temat, z czym się zgadzają, czy mniej, i ewentualnie zadawania jakichś pytań. Domyślam się, że też tam w komentarzach gdzieś tam będziesz, także dziękuję i z mojej strony to tyle. Podsumuję tylko na koniec takim może prostym zdaniem, że nie taki diabeł straszny, jak się go maluje po prostu. No a ja zachęcam do wyrobienia sobie własnej oceny, chociaż oczywiście raczej osobiście miałbym inną perspektywę, jak pewnie wszyscy się podejrzewają, ale jak zawsze zachęcam do rozważenia. Dobra, to raz jeszcze wielkie dzięki i do usłyszenia w takim razie. No trzymaj się, na razie. Hej. Dzięki. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani tym, co Mateusz jako satanista myśli na temat metafizyki, piekła, życia po śmierci oraz wolnej woli, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można także znaleźć regularne streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.